rozwaliłam mu łeb na pół. Wygląda to obrzydliwie. Pomysłowy Dobromir! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam na coroczną dawkę halloweenowych przepisów. Wybrałam dla Was przepisy, które są najciekawszymi propozycjami w tym roku. Tym razem nie będzie nic z Five Minute Crafts, ale głównie z Pinteresta, bo tam były najfajniejsze rzeczy. Zacznijmy od pierwszego przepisu, który wygląda mega dziwnie. Spójrzcie na to, jak wygląda obrzydliwie, ale podejrzewam, że jest przepyszny, bo mają to być pajęcze jaja w miseczkach. I głównym bohaterem tego przepisu jest tapioka, kulki zrobione z mąki z manioku. To jest bardzo popularne w Azji, albo na przykład w Afryce, ale u nas też wchodzi jako, uwaga, bubble tea. I u nas można tą tapiokę dostać w różnych miejscach, albo na przykład w sklepie azjatyckim, która zwykle jest taka, albo na przykład w sklepach z taką żywnością z różnego świata. Można dostać wersję instant, którą bardzo Wam polecam w razie co, bo ona się gotuje na przykład 3 albo 5 minut zamiast 2 godzin. Ale to, co najlepszego można zrobić dla Was, dla mnie, dla siebie ogólnie, to zamienić się w pomysłowego Dobromira i udać się do sklepu z bubble tea. Tam, gdzie sprzedają bubble tea, mają duże ilości tapioki, która jest już gotowa. I najczęściej mają tapiokę czarną, więc wygląda ona w ten sposób w kubeczku. To są ogólnie takie jakby trochę żelkowe kulki, takie czarne gluty i o to nam dokładnie chodzi. Więc ta gotowa tapioka znacząco nam przyspiesza cały proces i sprawia, że jest to rzeczywiście 5 Minute Crafts. To jest 5 Minute Crafts by Aga Grzelak. I jest pokazane, że jakby gotują ją razem z tym zielonym glutkiem, ale ja po prostu zrobię sam zielony glutek i dodam tego tapiokę, no bo moja już jest gotowa. Pomysłowy Dobromir! To ja. I tutaj z pomocą przychodzi znowu moja podróżna płyta grzewcza, którą widzieliście już na różnego rodzaju mukbangach, gotowaniach i tak dalej. Uwielbiam ją, bo dzięki niej mogę tutaj z Wami gotować w studio. I nie spalę studia przy okazji. Biorę garnuszek i teraz patrzę, co muszę do niego wsypać. 1/3 szklanki cukru. Mam takie miarki, proszę bardzo, profesjonalne. Uwaga, biorę cukier i wsypuję odmierzoną ilość cukru. Teraz mamy mleko i tutaj są jakby 2 kapy, czyli to są chyba 2 szklanki po prostu. I ja tutaj używam mleka owsianego. I mam nadzieję, że na nim też się zrobi, ale w zasadzie powinno się zrobić, bo czemu nie? Jeden. To ogólnie wygląda jak bardzo łatwy przepis, szczególnie kiedy już ma się te gotowe kulki boba, albo na przykład są te kulki boba instant. I uwaga, 1 jajko. Całe jajko. Ja myślałam, że tutaj będzie żółtko tylko, ale jednak jest całe jajko, więc ciekawe, co z tego wyjdzie. Ale sprawdźmy. I na razie wygląda to bardzo ciekawie, jest po prostu jajko w mleku. Muszę to wszystko rozbić, w sensie wymieszać. Zobaczę, czy tutaj coś się... Halo, rozbijaj się! Okej, to było obrzydliwe. I teraz trzeba to podgrzewać na takim średnim ogniu, żeby nie za szybko to zaczęło się gotować. I mniej więcej trzeba to gotować około 5-7 minut. Ja widzę, że już zaczęłam ubijać to jajko i zrobiła się piana. Nie wiem, czy nie przesadziłam, bo w zasadzie nie powinno tu być raczej żadnej piany, więc po prostu teraz tak to wezmę powoli, będę podgrzewać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zacznie gęstnieć samego jakby jajka. Mam nadzieję, że tak. Zaczęło się już gotować, więc jak widzicie, jak nie mieszam, to trochę mi to tak jakby bucha, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tylko w trakcie jakby mieszania się zorientowałam, że te jakby ilości płynu były podane na gotowanie tapioki w środku, czyli jakby ta tapioka powinna wchłonąć trochę i jakby przy okazji jak tapioka się gotuje, to ona też tworzy takiego żelka wokół siebie, więc tutaj raczej to mi nie zgęstnieje do takiej gęstości, jaka tam jest na przepisie, więc to, co zrobię, to po prostu taki trochę nasz polski budyń, czyli dodam mąkę do tego. Rozrobiłam sobie trochę mąki ziemniaczanej z wodą i teraz dodam jej trochę tutaj. I tak będę dawała po trochu, żeby nie przesadzić. Ogólnie taka konsystencja właśnie glutkowatego budyniu, z tego co widzę. O, już trochę gęstnieje. Dobry znak. Jeszcze dodam odrobinę tej mąki. Teraz ten sos rzeczywiście nabrał konsystencji właśnie takiego budyniu. Teraz zdejmę to z ognia i dodam łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Mam tutaj Harry Potterową łyżeczkę Akio Tea. Na nią sobie naleję trochę ekstraktu.
Wydaje mi się, że tyle w zupełności wystarczy. I już teraz nie pachnie tak mocno jajkiem, więc fajnie. I teraz dodam do tego odrobinkę zielonego barwnika, żeby właśnie był ten taki pajęczy śluz, można powiedzieć. Zacznę tak odrobinki, bo ja mam akurat w proszku, więc on jest bardzo intensywny. I wyszedł mi mniej więcej taki kolor zielonego glutka finalnie. Jak widzicie, mam bąbelki i się tak zlewa, więc wygląda moim zdaniem perfekcyjnie. Więc teraz czas wziąć tapiokę. Satysfakcjonujące. I wrzucamy ją do tego gluta. Mam nadzieję, że będzie jej wystarczająco. Więc ogólnie efekt ma być taki, żeby cała tapioka była pokryta tym glutem. Wygląda to obrzydliwie. I ogólnie musi być taka ilość, żeby właśnie były głównie te kuleczki i jakby ten śluz, żeby był taki dodatkowy. Czyli po prostu właśnie tak jakby ala coś, co po prostu je ze sobą łączy, ale one muszą być najbardziej widoczne. Więc wydaje mi się, że taka ilość jest idealna, która jest teraz. I trzeba to przelać teraz do małych miseczek. Ja przygotowałam sobie takie słodkie, malutkie miseczki, które są ale takie, wiecie, finger foodowe, że możecie na przykład zrobić 10 takich miseczek i po prostu każdy sobie na imprezie weźmie swoją. Więc uwaga, chwila prawdy. Fujki. Ale to wygląda idealnie obrzydliwie. I tak naprawdę możecie tego gluta zamienić na przykład na budyń. Po prostu zwykły budyń, do którego dodacie trochę barwnika i tyle. I jak widzicie, idealnie wystarczyło na takie trzy małe miseczki. Ogólnie tego sosu wyszło trochę więcej, więc jakbym miała więcej tej tapioki, to wtedy mogłabym zrobić więcej z tego przepisu, ale te trzy będą dla mnie idealne, więc teraz trzeba je wstawić do lodówki, tak żeby stężały, żeby były już zimne. I w trakcie, kiedy to się chłodzi, można przygotować polewę. Ogólnie na przepisie jest tak, żeby tam zrobić to z truskawek i malin i tak dalej, ale możecie tak zrobić, jeżeli macie czas i się Wam chce. Mi się nie chce, więc idę po, uwaga, uwaga, sos truskawkowy. I spróbuję napełnić sobie nim strzykawkę, tak jak jest pokazane w przepisie. Zobaczymy, czy to jak gdyby przejdzie przez nią. Sprawdźmy. Udało się i wygląda to perfekcyjnie, jakby wow. Taka strzykawka i oczywiście na każdą porcję fajnie byłoby, żeby była osobna, ale można też mieć jedną wielką, żeby sobie ludzie wyciskali, co kto woli. Minęło mniej więcej pół godziny i nasze pajęcze jajka są już gotowe, schłodziły się całkowicie. Jak widzicie, są trochę bardziej gęste i takie bardziej glutowate. I do tego mamy naszą strzykawkę z sosem, więc tak wygląda pierwsza propozycja pierwszego dania na Halloween. Ja uważam, że jeżeli chodzi o wygląd, to jest dla mnie 5 na 5, dlatego że jest jednocześnie obrzydliwe, ale też bardzo takie ciekawe i zaskakujące. I uwaga, czas wycisnąć sos. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O dobra, wygląda to super obleśnie. To krzyczy Halloween po prostu, jak tylko się na to patrzy, więc czas przetestować pierwsze danie, bo z wyglądu dla mnie totalnie 5 na 5. Więc może zobaczmy najpierw bez sosu, takie zwykłe kulki. Możecie też to zrobić z tymi pękającymi kulkami, które też możecie dostać w miejscach, gdzie sprzedają bubble tea, bo wtedy będzie tak, że one jeszcze Wam będą pękać w ustach, ale to właśnie z takim fajnym glutem, że ten budyń jakby od razu Wam spada z języka i zostają te kulki. Obrzydliwe, więc teraz spróbujmy z sosem. Trochę bardziej kwaskowate, więc smak jest jakby ciekawszy. No i rzeczywiście czuć truskawkę, więc jeżeli chodzi o smak, to pewnie nie wszystkim to podpasuje, ale ja bym dała tak ogólnie pewnie 4 na 5, bo jest to bardzo dziwne. Więc teraz możemy przejść do drugiej propozycji, która będzie propozycją słoną. I będą to, uwaga, najsłodsze halloweenowe mini mumie. Bo wyglądają one tak i można je zrobić na dwa sposoby. Można je zrobić albo w wersji takiej oryginalnej, czyli w wersji mięsnej i to będą takie ala klopsy, albo można je zrobić w wersji wegetariańskiej z małych falafelków. I ja normalnie kupiłam w sklepie takie gotowe falafle, więc to jest super, bo też Wam przyspiesza ten czas, bo ogólnie zrobieniem kulek jest o wiele dłużej i trudniej, a jak mamy gotowe, to wystarczy tylko owinąć je ciastem. A więc mamy w sklepach dostępne gotowe ciasta francuskie. Chyba że bardzo chcecie, to zróbcie swoje sami. Ja otworzę już to gotowe.
Jak widzicie, on jest już rozwałkowany, jakby to jest po prostu idealna opcja dla ludzi takich jak ja. Chcę mieć super fajne jedzenie, bardzo szybko i bardzo prosto. A więc to, co muszę zrobić, to muszę pociąć to ciasto na paski i im macie mniejsze kulki, tym musicie mieć cieńsze paski. Jak macie na przykład duże klopsy, to możecie mieć grubsze paski. Więc biorę nożyk, zrobię takie cieniutkie paski. W ogóle pójdę po lepszy sprzęt. Ostroga, albo krajarka do pizzy po prostu, więc powinno być trochę łatwiej, uwaga. I oczywiście paski nie muszą być równe i nie będą równe, przynajmniej u mnie. I możecie robić też paski trochę różnej grubości, żeby było tak, że właśnie nie wszystkie były równe, no bo w końcu to są mumie. Jeżeli właśnie lubicie takie rzeczy, gdzie nie trzeba spędzać mnóstwo czasu na przygotowywaniu czegoś idealnie i robienie czegoś super perfekcyjnie, to jest przepis zdecydowanie dla Was. No dobra, na razie zrobiłam tyle pasków, bo też nie wiem jakby ile tych pasków potrzeba, bo w zasadzie jeden chyba albo dwa dosłownie wystarczą na jedną kulkę. Tylko właśnie nie wiem jak to zawinąć, bo akurat w tym przepisie nie ma dokładnie pokazane, ale muszę sobie to odpalić, żeby widzieć zdjęcie. No dobra, jedyne co napisali to to, żeby po prostu zostawić jakby trochę wolnego miejsca na oczy i użyję jeszcze jednego paska, żeby mimo wszystko ta mumia miała trochę tego ciasta na sobie. Okej, to jest moja pierwsza mumia, więc na pewno nie będzie idealna, ale mam miejsce na oczka, czyli wychodzą mniej więcej dwa paski na jedną kulkę. Właśnie może w ogóle pokryję sobie troszeczkę tak minimalnie wodą te wszystkie paski, żeby one były trochę bardziej klejące. Bo tego, czego bym nie chciała, to to, żeby ta mumia mi się rozwaliła w piekarniku. Wiadomo, że jak macie dużą imprezę, to trzeba będzie poświęcić trochę więcej czasu na zrobienie tych kulek. Będzie ich więcej. I w razie co możecie też użyć takie zwykłe ciasto do ciasta, a nie francuskie. Nawet nie wiem, czy w przepisie nie było też zwykłego ciasta, ale tak naprawdę obojętnie, którego użyjecie, bo po prostu ma być chrupiące i złote i przepiękne. I tak wyglądają gotowe kuleczki z całego opakowania. I teraz wystarczy je włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 25 minut. I w teorii oni napisali, że to wystarczy takie coś, ale ja mam tutaj roztrzepane jajko i pokryję sobie je właśnie tym roztrzepanym jajkiem, bo wtedy będą wyglądały o wiele lepiej. Będą takie, wiecie, trochę bardziej błyszczące, bardziej chrupiące. Po prostu będą wyglądały o wiele smaczniej. Więc jakby to jest taki krok dodatkowy, który robię, on jest zupełnie niepotrzebny, ale ja po prostu wiem, że to będzie o wiele fajniej wyglądało. A few hours later. I po 20 minutach w piekarniku te kuleczki wyglądają tak, uważam, że wyglądają mega słodko, mega uroczo. I akurat na tym przepisie one miały zrobione oczy jakby z sosów, to znaczy, że to są takie wyciśnięte plamki, a ja miałam jeszcze z poprzedniego Halloween takie cukrowe oczy i pomyślałam, że będą idealnie do tego pasować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc najpierw zacznę może od pisaka, bo na niego tak naprawdę będę też przyklejać oczy. Się będzie lepiej kleiło. I zobaczmy, jak to wyjdzie. Bo pomyślałam sobie, że mi się zmieszczą. Nie za bardzo się chcą kleić. Może trzeba więcej. Tak, zdecydowanie trzeba było więcej. Więc go wyciskam i daję oczka. Oczy go przeciążyły. Wygląda mega uroczo. I tutaj możecie sobie zrobić oczy tak jak Wam jest jakby wygodniej, to co macie dostępne. Ja po prostu miałam te, więc stwierdziłam, że aż szkoda byłoby ich nie wykorzystać, bo idealnie tutaj pasują. Ale można zrobić różnymi metodami. W zasadzie zobaczę, bo może też będę mogła je przykleić na sos pomidorowy, którego jakby mam użyć też później. Yeah. No w zasadzie też się klei, więc jest spoko. Więc to mamy gotowe i teraz czas to pięknie podać. A więc na przepisie mamy talerzyk i na ten talerzyk trzeba znowu jakby dawać takie plamy ketchupu, sosu pomidorowego, koncentratu, cokolwiek macie czerwonego. I jakby dopiero na to układamy nasze mumie, więc zróbmy tak, żeby to było ładnie widoczne. W ogóle wydaje mi się, że spokojnie można po prostu pokryć tym cały talerzyk, ale załóżmy, że ja to będę robiła tak, żeby to były takie właśnie plamki krwi.
A więc tak na przykład może wyglądać wasz udekorowany talerzyk z takimi miniaturowymi mumiami. Możecie też położyć je na paterze, tak jak właśnie było tutaj w przepisie, ale wygląda to bardzo halloweenowo. Nie jest tak gdyby straszne, nie jest obrzydliwe, tylko jest takie uroczo halloweenowe, moim zdaniem. Więc jeżeli chodzi o wygląd, to znowu bym dała temu 5 na 5. Łatwość przepisu wydaje mi się, że taka dwójka, bo dosłownie jakby nie trzeba się tu narobić prawie w ogóle, tylko trzeba to upiec. Więc teraz sprawdźmy, jak to będzie smakowało. Wezmę jedną kuleczkę i dam jej trochę ketchupu. Można im też robić na przykład krwawe fryzury, więc ugryzę tak, żeby nie ugryźć cukrowych oczek. Jest to bardzo dobre. Ja się bałam w ogóle, że to ciasto spuchnie tak bardzo, że nie będzie widać tych wolnych przestrzeni. Ale wydaje mi się, że totalnie można było dać jeden pasek więcej albo trochę grubsze te paski, żeby było trochę więcej ciasta, ale dzięki temu czuję więcej falafela. A więc tym minimumiom daję też 5 na 5, jeżeli chodzi o smak. Więc mam nadzieję, że ktoś z was wykorzysta ten przepis i jedziemy dalej. Tym razem będzie coś do picia. Coś super prostego, ale jakby tak fajnie to wygląda, że mega polecam. Spójrzcie tylko na to, jak to super wygląda. Jest jakby pajęczyna zrobiona na kieliszku i nieważne tak naprawdę co tam wlejecie, oczywiście jeżeli będzie w klimacie halloweenowym, to wszystko będzie wyglądało super, więc sprawdźmy jak to się robi. Uwaga, odpalamy. Będziemy potrzebować marshmallowy, które trzeba będzie wrzucić do mikrofalówki. Ja mam tutaj takie gigantyczne marshmallow z Tigera. Spokojnie wystarczy chyba jedna pianka, żeby zrobić ten eksperyment, ale ona użyła ich paru, więc ja też na wszelki wypadek wezmę sobie dwie. Ona je wkłada do mikrofalówki na 30 sekund i chodzi o to, żeby były właśnie takie miękkie i jakby klejące się, można powiedzieć. Idę do mikrofalówki i zobaczymy, co z tego będzie. Wracam za chwilę. No dobra, wróciłam i po wyjęciu z mikrofalówki one są wielkości bułki. Autentycznie teraz po wyjęciu z mikrofalówki są jeszcze większe niż były. Jak widzieliście, rozpuściły się, więc teraz zobaczmy, jak ona to robi. Rozciąga między palcami i potem nakłada na kieliszek. Ja tutaj mam takie super fancy kieliszki z Pepco. Bardzo polecam, bo wyglądają super fancy, a są super tanie. Biorę piankę, wow. Rozciągam, nakładam na kieliszek. Mam wrażenie, że te pianki muszą być jakby cały czas, wiecie, takie ciepłe. Ale w zasadzie tak też się da, nie trzeba jakby dwoma palcami, można tak... Wow, ej, to jest mega szybkie. I zobaczcie, że wygląda to epicko. Wow, to zajęło 30 sekund. A to w ogóle robiłam jako pierwsze, więc... dotknęłam bok kieliszka. Trzeba robić chyba w ogóle szybko, tak żeby te... były takie dosyć drobne te linie. Jestem zakochana. I teraz oczywiście trzeba coś do tego wlać. Znaczy ona najpierw robi pajęczyny, a potem wlewa, ale mi się wydaje, że można zrobić tutaj na odwrót. Przygotowałam takie soki, w zasadzie coś, co można właśnie zrobić takie ala halloweenowe. Tylko zjem to marshmallow. W ogóle bez szczęszu, bo tego drugiego nawet nie tknęłam. A i takich kieliszków spokojnie możecie zrobić milion na imprezę i trwa to sekundę. Ona potem robi jak gdyby koktajl i dodaje barwnika, ale tak naprawdę nieważne, co tutaj będzie w kieliszku. Spróbujmy zrobić moją własną miksturę. Wezmę sok taki buraczany, ale możecie wziąć na przykład, nie wiem, sok pomidorowy albo sok wiśniowy na przykład, bo to będzie miało więcej sensu. Właśnie, tylko jak to nalać, żeby teraz się nie rozlało, żeby nie poplamiło tej pajęczyny. Bez sensu, że ona to potem nalewała. Wow. Dobra, część opada, część nie, czyli jakby jak jest trochę za ciężkie, za grube są te elementy, no to niestety to już nie działa tak dobrze, bo... właśnie, teraz mi wpadło do szklanki, więc podejrzewam, że całość będzie tutaj spadać, więc będzie to wyglądać coraz gorzej. Spróbuję to jakoś uratować, bo to jednak już poszło sobie. No to próbuję jeszcze raz. Uwaga, nie wiem, czemu wzięłam środkowy palec do tego, jest to zupełnie bez sensu, nieważne. O nie, za grube. Nie wygląda już tak dobrze. Tamten... Serio? Okej. Okay. Teraz się robi trochę frustrujące, jak to tak nie chce współpracować z wami w ogóle. Nie wiem, spróbujmy. Nie, za dużo. To nie powinno być aż takie trudne. I aż tak dużo czasu zajmować. Natomiast ten jest o wiele ładniejszy, tylko też zauważyłam, że zaczyna się zapadać. I tutaj zrobię mleczny napój. Wezmę sobie
trochę mleka i troszeczkę fioletowego barwnika. Wymieszam moją łyżeczką Study like Granger, Eat like Weasley, Live like Potter. Próbujmy dodać trochę niebieskiego, bo jest to zbyt... Okej. Na pewno jest to kolor halloweenowy, może nie wyszedł mi fiolet, ale jest dosyć obrzydliwy. Trzymajcie za mnie kciuki, wleję tu. Wow. Ej, wygląda to super. Nie planowałam takiego koloru, ale wygląda genialnie. No ale jest to ciężka sprawa, powiem wam, że jakby ta pajęczyna po prostu trochę opada. Ale co by nie mówić, oba te drinki wyglądają mega halloweenowo. Dosłownie nalewacie drinka, robicie tą pańczynę i od razu ją podajecie, no bo mi to zajęło 5 minut, a to już spada. Więc to jest trochę bez sensu, natomiast uważam, że bardzo fajnie to wygląda. Wygląd przez chwilę 5/5, ale jeżeli mówimy o imprezie halloweenowej, to raczej takie 3/5. Natomiast co do smaku, no to są topianki marshmallow, ewentualnie z waszym napojem, więc tutaj to się akurat tego nie tyczy. Ale jeżeli chodzi o łatwość, to jest to naprawdę 1/5. Dobra, jeszcze zobaczę, jak się z tego pije, bo podejrzewam, że po prostu ta pianka marshmallow spłynie razem z tym napojem. Spoko, fajnie się z tym pije. Zupełnie to nie przeszkadza, jak właśnie jest na przykład taki trochę kwaśniejszy, bo mniej słodki napój, to ta pianka jakby dodaje tej słodkości, więc jak najbardziej na plus. Kolejny przepis jest super prosty i wymaga tylko czasu, żeby posiedział w piekarniku. I używamy tutaj czegoś mega taniego, co prawdopodobnie wszyscy mają w domu, czyli ziemniorów, potatosów, pyrów, kartofli. Ziemniaki. I z tych ziemniaków zrobimy te cudowne czaszki, które jakby trochę się ruszają, można do nich upchnąć różne rzeczy, które chcecie, tutaj akurat jest ser, więc pierwszym krokiem jest włożenie do piekarnika umytych i naoliwionych ziemniaków. Trzeba ustawić piekarnik na 220 stopni i piec je około 45 minut, w zależności od wielkości waszych ziemniaków. I jak się upiekły, to trzeba dać im się troszeczkę wystudzić. I po tym czasie, voilà, mamy piękne ziemniaki upieczone w naszym piekarniku. To, co trzeba zrobić teraz, to wyciąć te buźki, ale najpierw przetnę je wzdłuż, dlatego że będziemy je potem nadziewać. A ta część od góry może być trochę grubsza, żeby było więcej miejsca na wycinanie. I teraz różne buźki. Więc zróbmy najpierw tą, bo ta wygląda najlepiej. Ona wygląda trochę jak taka z krzyku. Wycinam oczka. I tutaj od razu widzę, że ten przepis jest spoko, jak zapraszacie mało osób, bo jakbyście mieli zrobić takich ziemniaków na przykład 50, no to będzie trochę pracy, bo wszystko trzeba jakby wycinać ręcznie, a to jednak trochę czasu zajmuje. I tutaj sobie dopasujcie takie buźki, jakie chcecie, jakby to niech was poniesie kreatywność, a ja tutaj odtwarzam ich przepis, więc spróbuję zrobić taki, jak oni też zrobili. Ja mam tylko 4 ziemniaki, jak widzicie, no ale na imprezę wiadomo, trzeba będzie więcej. Więc teraz kolejnym krokiem jest dodanie sera. Takiego właśnie idealnego, wiecie, do topienia, do zapiekania. I jak coś wypłynie po bokach, to wiadomo, nic się nie stanie, nawet lepiej będzie bardziej obrzydliwe. Więc ja dodaję taką, wiecie, pokaźną ilość sera. Ja akurat będę chciała to zrobić jeszcze bardziej creepy niż na tym przepisie, więc wezmę troszeczkę ketchupu i pododaję gdzieniegdzie właśnie takie placki z niego. I teraz z powrotem je zamykam. Jest to serio bardzo prosta sprawa. I teraz takie główki trzeba znowu wstawić do piekarni, ale tylko na tyle, żeby po prostu rozpuścił się ser. Więc uwaga, zaraz wracam. I tak wyglądają z roztopionym serem. Oni tam robili taką jakby zapiekankę, ale dla mnie najważniejszym elementem były te ziemniaki, bo zapiekanka nie ma żadnego znaczenia na Halloween. I teraz to, co zostało, to przyozdobić je bardziej krwawo. Więc może nie wszystkie tak zrobię, bo nie wiem, czy to mi trochę nie zepsuje tego wyglądu. Więc wezmę sobie pędzelek i na przykład pokryję tego. Wygląda to teraz dosyć makabrycznie i jestem pewna, że jakbym to robiła z moją mamą, tak jak w zeszłym roku, to ona by nie mogła na to patrzeć. Zdecydowanie bardziej przerażające. Te dwa versus te. Więc tak naprawdę jakby nie robić zapiekanki, to to już jest to. Jeżeli chodzi o łatwość tego, to jest dosłownie jeden. Wystarczy upiec ziemniaka i wyciąć go tylko, więc zero problemu. Wygląd? Uważam, że te czerwone są takie dosyć przerażające, więc bym powiedziała tak 4/5. Te bez są takie w zasadzie też 4/5. Naprawdę fajnie wyglądają. Tylko te są jakby trochę bardziej obleśne, a te są takie zwyklejsze. Teraz jeszcze sprawdzę, bo chciałam zrobić coś takiego i zobaczyć, czy to będzie creepy, czy to się uda. Uwaga.
Rozwaliłam mu łeb na pół. Uważam, że to jest dodatkowy feature. Więc ten ziemniak zdecydowanie zasługuje na miano creepy, obrzydliwego ziemniaka. Teraz spróbujmy, jak on będzie smakował. Czego tu nie kochać? To jest pieczony ziemniak z serem i z ketchupem. W smaku? Totalnie 5 na 5. Czas na gwóźdź programu, czyli najbardziej obrzydliwy przepis, jaki udało mi się znaleźć. Znalazłam go na Pinterestie. To była forma wideo. I tam było rozgniatanie tego robaka i wypływał z niego dziwny, biały glut. Ale potem nie mogłam z powrotem tego znaleźć. Udało mi się znaleźć tylko przepis. Więc jak gdyby ja pamiętam, jakie emocje we mnie wywołało to właśnie rozgniatanie tego karalucha. To jest takie ale ciastko. Tylko właśnie w formie karalucha i jeszcze z budyniem w środku, więc spróbuję zrobić ten przepis i zobaczymy wspólnie, czy będzie to miało sens, żebyście zrobili to na waszą imprezę. Więc zacznę od zrobienia nóżek i czułków i to się robi z czekolady, ale możecie też to zrobić jakby z tego samego ciasta, możecie też to zrobić z jakichś, nie wiem, patyczków, w sensie tych paluszków, z czego chcecie, ja to zrobię z czekolady. Ja tutaj już sobie wzięłam czekoladę taką mleczną i rozpuściłam ją w ciepłej wodzie. I robię to na początku, dlatego że ona jakby musi mieć jeszcze czas zastygnąć, trzeba będzie ją włożyć do lodówki. Wezmę nożyczki i odetnę taki mały koniuszek. Ogólnie wiecie, wyobraźcie sobie jakby takiego karaluszka, jak ma czułki. Ja właśnie takie czułki zrobię. I musicie zrobić, wiadomo, po dwa czułki na jednego robaczka, więc zależy ile wam wyjdzie. I nóżki zrobię takie, czy jakby trochę krótsze i takie zgięte. Jedne robię grubsze, jedne cieńsze, jak gdyby nie wiem jaka finalnie będzie wielkość tego ciasta, więc po prostu tak, żeby pasowało. Wydaje mi się, że mam wystarczająco. Więc włożę to teraz do lodówki i podejrzewam, że będzie stygało jakieś 15, maksymalnie 20 minut, więc akurat w tym czasie zrobię kolejne kroki. I teraz czas zrobić nasze ciało karalucha. Do tego znowu będę potrzebować ciasta francuskiego. Można użyć też takiego na pączki a la drożdżowego, ale ja się posłużę francuskim, bo będzie można wcisnąć w niego więcej tego kremu. Rozwinę sobie całe to ciasto i teraz dam je na pół, dlatego że potrzebuję zdecydowanie, żeby ten karaluch był grubszy. I teraz wezmę jeszcze jeden płat. Więc mamy teraz potrójną warstwę. I teraz trzeba nadać kształt naszym karaluchom. Więc wydaje mi się, że ja zrobię tak mniej więcej trochę wielkości dłoni. No mniej więcej tak. Będzie taki ładny karaluszek. I teraz spróbuję zrobić drugiego podobnego. Wiadomo, że nie muszą być absolutnie jakby takie same. Nie muszą być równe ani nic z tych rzeczy. Teraz jeszcze z tego ciasta, uwaga, trzeba zrobić jakby jeszcze połowę takiego owalu. Najlepiej w ogóle mieć jakby jeden wzór i wtedy sobie wykrawać według wzoru te wszystkie karaluchy. Właśnie zależy ile ich będziecie robić. I teraz muszę go mniej więcej przeciąć na pół i ułożyć tak, żeby pasował jako głowa. Trochę to wygląda teraz jak kapeć. To wygląda takie kapcie dwa. I teraz tutaj jeszcze są takie dwa małe paski. Ciasto jest ładnie ze sobą połączone. Przyklepałam i wyrównałam brzegi. Trzeba je wsadzić do piekarnika na jakieś 15 minut przy 180 stopniach. W trakcie jak robaki się pieką, mogę przejść dalej. Teraz wezmę folię spożywczą, bo będziemy ozdabiać, w sensie będę przygotowywać zdobienia do nich i folia to jest pierwszy krok, a drugi krok to są takie toffee od Werther's Original i to jest nam potrzebne, bo trzeba wziąć tego jednego cukierka, położę go w ten sposób, wezmę sobie wałek i trzeba tym wałkiem rozgnieść tak, żeby był jak najbardziej płaski. Może dam jeszcze drugiego, bo to będzie trochę za mało, to chyba będzie tylko na jednego robaka. I wydaje mi się, że tak będzie ok. I teraz wsadzę to na chwilę do zamrażalnika, żeby już się tak nie kleiło, bo trzeba to będzie pociąć. Ok, trochę się zmroziło, więc czas porobić z tego paski. I tutaj nie liczę ile pasków robię, mniej więcej staram się zrobić podobną grubość, bo tutaj akurat to będzie miało znaczenie, żeby one były podobnej grubości, żeby tak wyglądały w miarę równo na tych karaluchach.
Teraz dam to z powrotem do zamrażalnika, żeby sobie siedziało i się nie rozpuszczało. Karaluszki wróciły z piekarnika i jak widzicie, ten wygląda trochę bardziej jak kapeć, a nie jak karaluszek, więc go troszeczkę przytnę i nadam mu kształtu. Więc wezmę sobie nożyk i spróbuję go tak trochę przyciąć, bo muszę go na pewno skrócić i na pewno przytnę mu tutaj ten łebek, żeby bardziej schodził właśnie do dołu. Więc wiadomo, teraz to się robi jakby już trochę za dużo roboty na to wszystko, ale jakby co, jak chcecie mieć idealnego robaczka, to zawsze można go przyciąć. Więc teraz czas je nadziać i tutaj posłużę się normalnym naszym polskim budyniem. Wystarczy go zrobić i poczekać, aż ostygnie. I taki ostygnięty budyń przełożyłam sobie do rękawa i w ogóle takie coś razem z różnymi końcówkami możecie kupić w Pepco dosłownie za 5 zł, więc jakby polecam, jeżeli nie macie takiego urządzenia. I teraz trzeba tego robaka nadziać. Na szczęście tutaj akurat ma pustą przestrzeń, więc spróbuję to wcisnąć. Tutaj dosyć łatwo się to udaje. I teraz zrobię to samo z tym drugim. Na szczęście ciasto francuskie jest dosyć łatwe do nadziewania, dlatego też wybrałam to. I mamy dwa robaczki nadziane. Przyniosłam teraz z zamrażalnika te paski, które wycinałam wcześniej. I muszę teraz zacząć to układać. Nie liczyłam, ile ich jest, więc mam nadzieję, że wystarczy. One zaraz odtajają i będę mogła je układać. Tutaj też rzeczywiście nie można jakoś bardzo dużo tych ciastek zrobić, bo jest dużo roboty. Ale mam nadzieję, że efekt będzie super. Ja przyklejam je po bokach. Tak trochę je wtapiam, dociskam na brzegi. I teraz muszę je troszeczkę przybrudzić i do tego użyję, uwaga, sosu czekoladowego. No dobra, więc są już pomalowane, więc teraz trzeba im dać odnóża. Tak wyglądają odnóża z lodówki i mam nadzieję, że to się uda zrobić. Spróbuję włożyć mu czułki. Jest, udało się. Juuu, obrzydliwe! Dobra, mam nadzieję, że się nie rozpuszczą do momentu testu. Ej, wygląda on trochę cute, szczerze mówiąc. Jakby jest obrzydliwy, ale przez to, że jest taki nierówny i taki trochę czekoladowy, to jest taki... Jestem takim karaluchem z kreskówki. Proszę, nie zjadaj mnie. Ale zauważyłam, że przez to, że robiłam wszystkie nóżki w jedną stronę, to w zasadzie jakby teraz muszę je odwracać do góry nogami, więc jedne będą płaskie, a drugie będą okrągłe, ale trudno. Ważne, żeby to był karaluszek, który będzie w stanie chodzić. Nie, tutaj rozmaka czekolada w środku i te różki mu spadają. Mi się wydaje, że po prostu powinno się to ciasto włożyć do lodówki, żeby ono było mega zimne razem z tymi nóżkami i z wszystkim. I dopiero jak ludzie przyjdą, to wtedy jakby podawać te karaluchy. Trochę mu opadły nóżki, ale słuchajcie, no to wygląda teraz naprawdę obrzydliwie. W sensie to jest taki karaluch, ale jest to rzecz, która wymaga bardzo dużo czasu i dużo precyzji i takich pierdółek. Więc jeżeli on mi się nie rozplaśnie na tym stole i nie zrobi takiego pch, to będę bardzo zawiedziona, bo ja na to czekam. Jeżeli chodzi o wygląd, to daję mu 5. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to też to była chyba najtrudniejsza rzecz, którą tu robiłam, więc też 5. Którego by tu rozwalić? Chyba ten zostanie wybrany jako ten karaluch, który ma się rozpaść. Staram się, czy go tak, może pięścią go tak rozwalę? Czy tak ręką? Nie, pięścią, dobra. Uwaga, karaluchu, gin! Wydaje mi się, że chyba popsułam swoje ciastko, nic się nie stało. Mam wrażenie, że ten budyń mógł być trochę za gęsty i jakby on nie wypłynął, w sensie nie wyprysnął. No tak czy siak, jest to biedny pan karaluszek, definitywnie. No ale jest za gęsty budyń, więc jakbyście chcieli zrobić taki, jakby żeby on wyprysnął, to po prostu musi być taki bardziej płynny a la sos, coś takiego. I tutaj akurat tego nie widzicie, ale z mojej strony też zaczęło wypływać. Czyli jak był płynny, to byłoby takie pch. I niestety u mnie się to nie udało. Czas na próbę testu. To jest bardzo smutny pan karaluch. Jakby jemu odpadają nogi, czułki i wszystko. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jak sobie ugryzę tak nogę i... O, jakie to smutne! Dobra, uwaga! Ej, jak na dupę karalucha, jestem bardzo dobra. Więc jak widzicie, jest sporo kremu w środku, jest też dużo czekolady. Dla mnie jest super, naprawdę.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o smak, to tutaj definitywnie też bym dała 5 na 5. I fajne jest to, że właśnie to ciasto francuskie się tak kruszy i ten kararuch jest jakby jeszcze bardziej obleśny. Tylko pamiętajcie, mniej gęsty budyń. Więc to są wszystkie produkty, które przygotowałam na tą halloweenową imprezę. Jedynie drineczki nie przetrwały próby czasu i po prostu wszystko spadło do środka, więc nawet nie chciałam po prostu wam tego pokazywać, bo to wyglądało żałośnie, ale możecie sobie wyobrazić, jakbyście je podali od razu. Więc wygląda to brzydko i tak jak powinno właśnie wyglądać, natomiast te kulki uważam, że są mega cute. W ogóle taki zestaw na halloweenową imprezę uważam, że byłby genialny. Jeszcze podacie drinki z pajęczyną i będzie cudownie. No i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty widzimy się w każdy piątek. Dziękuję pięknie, do zobaczenia i cudownego Halloween.